Siemanko, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie smartwatch od Sony, czyli Sony Smartwatch 2. Zapraszam do oglądania. Jak zwykle na wstępie przyjrzymy się bliżej wykonaniu samego urządzenia. I sama koperta jest połączeniem plastiku oraz aluminium. Po prawej stronie mamy dość masywny, znany z Xperii przycisk Power, który pomaga obsługiwać samo urządzenie. Z przodu mamy oczywiście szkło mineralne, które całkiem fajnie się sprawuje i nie zbiera jakoś specjalnie odcisków palców czy rys. Jedynym takim newralgicznym punktem jest srebrna ramka okalająca właśnie ten malutki wyświetlacz, która bardzo szybko się rysuje i po prostu jest to mało odporny element samego urządzenia. Oczywiście na przodzie mamy ten mały ekranik. Fajne jest to, że bardzo fajnie się broni przed promieniami słonecznymi i naprawdę bardzo fajnie na słońcu widać wszystko na tym ekranie. Oczywiście poniżej mamy przycisk wstecz, przycisk home, przycisk opcji. Fajne jest to, że urządzenie posiada również czujnik światła, no i u góry możemy znaleźć logo Sony. Ogólnie wykonanie jest całkiem fajne i fajnym bajerem jest to, że do samego urządzenia możemy sobie dokupowywać różne dodatkowe paski i w moim przypadku kupiłem sobie brązowy skórzany, który również całkiem fajnie się sprawuje. Przechodząc do wygody użytkowania, sam zegarek wraz z paskiem waży niecałe 122 gramy, co sprawia, że na naszym nadgarstku praktycznie go nie czuć i jest on naprawdę bardzo wygodnym urządzeniem. Jedynym newralgicznym punktem przy codziennym użytkowaniu jest dostawanie się do samego gniazda microUSB, przez które ładujemy nasz zegarek. Niestety zaślepka jest tak zrobiona, że bardzo ciężko po prostu jest ją wyciągnąć i niestety tu zegarek zbiera za to minus. Wiele osób przy kupnie smart zegarków zastanawia się, jak on będzie działał na baterii. Smartwatch 2, muszę powiedzieć, że w tym aspekcie mnie bardzo zaskoczył i maksymalnie co z niego osiągnąłem, to było 4,5 dnia na jednym ładowaniu przy dość intensywnym użytkowaniu, czyli od samego rana do dość późnego wieczora. I muszę powiedzieć, że ten wynik naprawdę mnie zaskoczył, ponieważ na pudełku mamy znaczek, że jest to około 3-4 dni na baterii. A 4,5 dnia to jest naprawdę bardzo dużo, więc bateria jest na ogromny plus. Sony Smartwatch 2 powinien bez problemu działać z każdym telefonem z systemem Android powyżej wersji 4.0 i parujemy go za pomocą technologii NFC, czyli przykładamy do telefonu, lub za pomocą technologii Bluetooth, i to w przypadku telefonów, które nie posiadają technologii NFC. Na pewno zastanawiacie się, do czego można wykorzystać takie urządzenie, jakim jest smartwatch, i tych zastosowań jest naprawdę kilka. Oczywiście pierwsze to jest odbieranie powiadomień z telefonu. Natywnie smartwatch 2 nie posiada opcji odbierania wszystkich powiadomień, jakie przychodzą na nasz telefon, ale jest oczywiście aplikacja, która pozwala na to, aby powiadomienia ze wszystkich aplikacji, jakie chcemy, po prostu przychodziły bezpośrednio na nasz zegarek. I w ten oto sposób po prostu powiadomienie na moim telefonie mam wyciszone i tak samo jest z rozmowami przychodzącymi. Po prostu wszystko wyświetla się nam na smartwatchu i naprawdę muszę przyznać, że mi się to bardzo spodobało i bardzo ułatwiło mi to codzienne życie. Rozszerzenia dla naszego zegarka możemy pobierać bezpośrednio ze sklepu Google Play. Jest ich naprawdę tam masa i jest czym wybierać. Oczywiście samym zegarkiem zarządzamy bezpośrednio z telefonu i jest specjalnie do tego przygotowana aplikacja od Sony. I w tej aplikacji możemy również zmieniać ustawienia wszystkich aplikacji, jakie mamy zainstalowane na naszym zegarku. Przechodząc do podsumowania, myślę, że Smartwatch 2 powinien ułatwić Wam codzienne życie. Jest to naprawdę bardzo przydatny gadżet. Może nie posiada tyle opcji, co konkurencyjny Samsung Galaxy Gear, czy teraz nowe Gear 2, ale myślę, że posiada na tyle fajne funkcjonalności, które właśnie powinny ułatwić Wam codzienne życie. No ale oczywiście wszyscy pewnie czekają na Android Wear, który już jest dosłownie za rogiem. Ja osobiście też czekam na to i myślę, że to będzie wtedy dużo lepsze niż Sony Smartwatch 2. Ale w tym momencie, jeśli posiadacie telefon z systemem Android i chcecie właśnie mieć ten smart zegarek, to oczywiście jak najbardziej polecam Wam Sony Smartwatch 2. Tak więc ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!